Witam na kanale Cambo Life, 4:30, sobota, jedziemy do Nakupendy, a później do Phnom Penh. Mamy parę spraw do załatwienia, też spotkania biznesowe. Ja mam też jakąś imprezę zaręczynową z jakiej ciotki. Michał też jedzie naprawić gaz w tundrze, także wycieczka zapowiada się ciekawie. O, jeszcze ciemno, 4:30. Tuk, tuk. Dobry. Nakupenda. Mamy już godzinę około 6. Widno, oczywiście jak tylko przyjechaliśmy, zaczęło padać, jak to ostatnio w okresie, no w porze deszczowej, w sezonie deszczowym. I wieje, i pada. Ale na szczęście już do Phnom Penh jedziemy samochodem. Jest i Mieczysław. Mieczek. I Czuruk. Wszystko było ten, no nie? Kino było klasa. Został balkon, cała antresola była klasyczne kino. A na dole był jak bar, nie? Fajnie im to przez chwilę działało, a później i tak zamknęli. A tu, jak możecie zauważyć, przed nami Ford. I jak zobaczycie na rejestrację, jest to Ford policyjny. No tutaj policja. Podejrzewam, że to jest prywatny samochód, nie Michał? Tak, ale policjant nie zarabia na samochód za 100 tysięcy dolarów tutaj, nie? Także takie mają samochody. To jest. Mają tutaj dosyć drogie samochody, nie? Mają, widziałem Audi A5, fajne było, nowe. Przecież Audi tutaj musi kosztować kupę kasy, bo nie ma. Chociaż może jest salon Audi, ale. Ale jak to wszędzie na świecie, policjanci dobrze zarabiają na swojej pracy, także ich stać, nie? Dokładnie. Służba. Nie drużba? Społeczeństwo. Popłaca. Tak. No już niedługo w centrum Phnom Penh. Michał w miarę sprawnie. Tak jest, chociaż wolę dziury w Nakupendzie niż korki w stolicy. No ale już chyba się dobrze czujesz za kierownicą tundry, tak, nie? Tak. Z tym nie ma. Przyzwyczajony. Z tym nie ma problemu akurat. Patrzę, gdzie sobie pojedziemy. Tylko mówię, no korki to mnie męczą, nie? To mogę jechać, to jest spoko. Wszystkich. Ja to tylko na Phnom Penh, to tylko na skuterze, bo jednak gdzieś te korki jesteś w stanie omijać. A więc jesteśmy u mechanika znajomego taty z Sini. Michał się łamie w bramę. Mamy jakąś Hondę. A tutaj to nawet nie wiem, jaka to marka. Ale tundra mruczy fajnie.
Jak zwykle to. Na elegancko, na awaryjnych. No. Pełna profeska. Taka krowa. Dary. Znak upędy. I w tym wszystkim oczywiście jest skrzyneczka Gansberga. Czyli piwa. I o, jeszcze jest coś specjalnego, czyli zestaw sosów Michała. Tak, przyjechał kierownik, naprawiał będzie tundrę. Plan jest taki, że ma naprawić gaz oraz sprawdzić. Nie, gaz to on zawiezie do kogoś. No tak, no ale jest to jego misja, ale... O, na gaz przełączył. A masz coś gazu w ogóle? Bartek mówił, że spół. Ja go nigdy nie przełączałem na gaz, ja nawet nie wiem jak to się robi, nie? A może on przełączy i się wierzy, że działa? Tak, ale to i tak niech go sprawdzą, zdiagnozują, powymieniają filtry i tak dalej, nie? CKHP. Znaleźliśmy wegetariańską restaurację, ale niestety jest zamknięta. Znaczy jest otwarta, ale jest tylko na wynos. A my jesteśmy z jakimiś tam walizkami. Can you give us this table and we sit on the other side, eat and go? Michał wpadł na pomysł, żeby nam użyczyli stolika i zjedlibyśmy tam u kogoś pod domem. A tak poza tym to z tyłu doma, zobaczcie jakie ogrodzenie, jaka brama wjazdowa. Wygląda to porządnie. Tak? Dziewczyny dostają wegetariańskie zupki z jakimś preclem. Zaraz zapytamy mistrza kuchni, co to jest, bo ja się w ogóle nie znam. To jest taki krupnik z ryżu, taka zupa warzywna, ze wszystkim, z warzywami, z ryżem. A to jest taki ten, z głębokiego tłuszczu. Precelek? Takie, no, takie pączkowe ciasto bym powiedział, podobne, ale nie słodkie, nie? No ale zupa się prezentuje nawet fajnie. Dobre są te oleje. A to nasze wegetariańskie dania. Nudle, jajko i chyba grzyby, Michał, nie? Grzyby, no pewnie tak. Bardzo fajnie to wygląda. Russian Market. Przyjechaliśmy na zakupy. CK. Wygląda jak dealer narkotyków. Ale co zrobić? Idziemy na dział z bielizną ponoć i takimi różnymi gadżetami. Przed chwilą mieliśmy stanowiska z narzędziami, silnikami. Ten Russian Market jest bardzo potężny, można się na pewno zgubić. Zakupy na targu. Sinia szuka bielizny. My z CK coś sobie tam pokupowaliśmy już. Malin szuka jakiś slipek chyba. O, jak widzicie, jest wszystko. Adidas. Under Armour. Jak to w Kambodży. No to teraz mnie zaskoczyli, no bo takie kurdeczki w Kambodży to myślę, żebym nigdy nie ubrał. Chyba mi się ugotował. Też, zresztą są też swetry i czapki. We breakfast? Mm-hmm. Oh. Yeah, we will negotiate crazy. To have breakfast. And the room is quite okay because they fix the rooms and you have air condition, you have hot water, the mattress is okay. And what do you need more for one night? It's okay. I'm not
do Sini przyjechała koleżanka i zabiera nas do hotelu. Akurat jedziemy tam w kierunku Riverside. Michał wybrał dla nas stały najlepszy hotel w Phnom Penh, blisko Riverside. I co ciekawe, na tej samej ulicy, co na legendarnej ulicy, gdzie była Polonia 1-0. No. Jedziemy w Priusie. Powiem wam szczerze, chyba pierwszy raz w życiu jadę Priusem. Ty, pokaż ludziom, ile w Priusie jest miejsca. Jestem zaskoczony, tak, nie? I... Patrz, to... nawet nie dotykam kolanami do fotela. Także siedzimy z tyłu. Tu jest CK, też masa miejsca. Jesteśmy zaskoczeni. Mimo taki, że to mały samochód, ale miejsca jest naprawdę sporo. Ja jestem w szoku. Michał w szoku. I skrzynia biegów, jak gniazdo zapalniczki. I ta skrzynia biegów. O, ja zrobię zbliżenie. Akurat maseczka na niej wisi. O, teraz jest ręka, ale coś też... Yeah, very nice. But I think that here should be Bitcoin, not dollar. Bitcoin. Yeah. Cryptocurrency. But it looks nice. Dojechaliśmy do naszego hotelu. Tak jak wspominaliśmy, jest to legendarna ulica Polonii 1-0. Rejestrujemy się i idziemy się troszkę okąpać i odpocząć. Podładować telefony na pewno. Zrobiliśmy z Michałem losowanie, wylosowałem pokój 207. A teraz pokażę wam ciekawostkę, jak wygląda wejście. Wygląda, jakby była ściana. No i ten korytarz. To jest coś niesamowitego. Wąskie gardło. No i pokoik. CK. O, pokój jak pokój w hotelu. Nie ma jakiegoś szału specjalnego, ale nie jest źle. My już dzisiaj po jednym spotkaniu, ja później padłem, bo nie spałem całą noc. Idziemy jeszcze... Zagadka. Miasto. Numer puli, którą trzymam. A od ilu jest? Od 1 do kilkunastu, ale powiedzmy, że od 1 do 10 mi poprawiać. Okej, okay. Co 7? 3. Przegrałeś. Płacisz. Dobra. Także ulica niektórym znana. Ulica, na której była Polonia. Zaraz zobaczymy, jak obecnie to miejsce wygląda. Zobacz, Michał, to tutaj, w tym miejscu. Michał aż ciągnął czapkę. Także... To była Polonia 1-0. I jeszcze po Adamie nawet... Czy tutaj... Tak, świeże płytki. Obecnie miejsce do wynajęcia. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Phnom Penh, jesteśmy u Adama pizzerii. A ja wam pokażę ciekawostkę. To jest taki motocykl i ma ukoronowanego Jezusa. A poza tym motor wygląda po prostu genialnie. Ja wam zrobię tylko na jesko. Nie chcecie oliwek, tak? Tak, nie chcemy oliwek. Pizza Pola. O, wegetariańska. Poza kadrem. Poza kadrem. Tam jeszcze jakieś danie. A u nas, fish cake? Oh, fish cake, I mean. A u nas jest salami. Salami. Bacon. Bacon. Can I have
salt and pepper? Yes, sure. Thank you. A tu mamy taką fondę, o. Prosto. Niedziela. My czekamy na śniadanie. Zamówiliśmy kawę, ja dostałem kawę niestety w kuflu po piwie mrożoną. Chociaż zamawialiśmy espresso. Pokażę wam jak wygląda sok pomarańczowy. Co ciekawe, no tutaj te pomarańcze w Kambodży nie ma. A jak Michał powiedział, ten sok jest z puszki. Także tak jak widzicie, ten kolor jest dosyć taki wyblakły. O! A ja sobie wynajmę dzisiaj skuter. Także widzę, że są też większe motory. Tak, no i to jest z tej samej ceny. $1. Mhm. Są tutaj takie kondy, bo... Ja sobie takiego za 12 może bym wziął. Co to jest za 12? Proszę zobacz. Prosi? Nie. PCX czy... FTR. Taki większy. To co ci się podobało wczoraj. Tak. Ten, tak? No, to jest... Tego bym sobie wziął. Którego? Tego. O! Ile? 12. Taką maszynę do... No, powiem ci, że... Albo rower. A nie, rower nie. A gdzie to jest w ogóle? To jest dwie przesznice stąd, ale oni chyba mogą zadzwonić i go przywiozą tu nawet. A, to dobra. Very sweet. A no, very sweet. Tak wygląda recepcja. A tu mamy coś takiego. Akurat teraz tak nie robi dużo pięgiełki, ale fajne wyposażenie hotelu. No, my mamy rano po 7, po 8 chyba w sumie. A dzisiaj idziemy na dwa spotkania. Pierwsze spotkanie mamy z księgowym z Phnom Penh, który no, obsługuje tak naprawdę wiele firm, duża firma w Kambodży będzie no, obsługiwał też Smarteco. Chłopaki z Anglii już z nim się kontaktowali dłuższy czas, teraz chcę poznać nas tutaj, później o godzinie 12 mamy spotkanie, no, które tak naprawdę zorganizowałem ze względu tego, że jesteśmy teraz w Phnom Penh, a spotkamy się z Khmerem, który wychował się w Australii, który odezwał się do mnie ostatnio po tym jak zobaczył zdjęcie moje z Halą, jak podpisywałem umowę i co ciekawe zaproponował spotkanie i powiedział, że jest taka możliwość, że na taką działalność, którą my tutaj zaczynamy tak naprawdę tworzyć, są obecnie potężne pieniądze do wzięcia z Australii, ponieważ mają fundusze na takie projekty, na kraje takie jak Kambodża, Laos i Birma, z tym, że Birma, jak powiedział, już odpada jak na razie, a to ze względu na to, co się tam obecnie dzieje, a mówię tutaj jakąś tam wojnę domową, jakieś tam, no wiecie, wojsko przejęło kontrolę. Także są takie środki na takie biznesy, trzeba spełnić, jak się okazało, pewne wymagania. No, na pewno będziemy rozmawiać, zobaczymy, może też to spotkanie zaowocuje też jakimś finansowaniem dla Michała i Sini, dlatego że jak wiecie, oni też robią takie swoje biznesy, Sinia grzyby, Michał sosy, także być może i finansowanie dla ich biznesu się znajdzie. My już po śniadaniu, czekamy na tuk-tuka i jedziemy na spotkanie. Pierwsze, czyli spotkanie z księgowym. Myślę, że chyba raczej nie będę nic nagrywał, chociaż zobaczymy. Ale myślę, że nie każdy lubi być nagrywany, zwłaszcza w takich rozmowach biznesowych. Restauracja DigiBytes. A, bo coś takiego, Phnom Penh oczywiście. Czekamy na księgowego, który tutaj zaproponował to miejsce. Jak możecie zobaczyć wystrój
Akurat tutaj mamy jakieś maszyny do pisania. No a w środku, jak możecie zobaczyć, restauracja, kawiarnia prezentuje się bardzo fajnie. Michał już z dziewczynami zajął miejsce. A jak możemy zobaczyć, tak się prezentuje bar. I jak widzę też, jest i pizza. I też fajnie zrobiony piec. Mamy też jakieś wędliny. No, taki kawałek mięsa. Tutaj, jak widzicie, 48 dolarów. Jest ser. Takie bardziej, wydaje mi się, VIP produkty. No nic, my czekamy na księgowego. Dziewczyny i chłopaki już zamawiają. A tu jeszcze mamy wina. My już po spotkaniu z księgowym okazało się, że jest Chińczyko Kmerem. Bardzo dobrze mówił po angielsku. Zresztą też rozmawiał przez telefon po chińsku bardzo dobrze i po kmersku też z naszymi kmerskimi damami. No, a teraz jesteśmy tutaj niedaleko tutaj tego marketu Ion One w Phnom Penh. Przyjechaliśmy do takiego sklepu SPS. Ponoć mają wszystko do telefonów i podobno, z tego co mówił Michał, 5 dolarów kosztuje szkło, ale to już do wszystkich modeli, ale 5 dolarów jest z wymianą. Także jak widzicie, jest tutaj wszystko. Także nawet powiem wam, że Michał ma taki telefon Pixel, to się chyba nazywa, jest to Google telefon. I nawet do takiego telefonu znaleźli szkło, także naprawdę muszę mieć bardzo dużo rzeczy. A tam Sinia nas czeka z tuk-tukiem. Yes, it's CK. You change, baby? Already? Yes. We change for you, yes? Yes. Okay, great. Only 4 dolar. 4 dolar? Yes. No, okay, good price. A jesteśmy tak naprawdę tutaj przy chińskiej dzielnicy. Jak możecie zobaczyć, zupełnie inny obraz. Jak nie w Kambodży, ulice. Piękne domy, nawet tutaj to wygląda zupełnie inaczej niż zazwyczaj pokazuje, tak? No ale to jest stolica. Nawet zobaczcie tam, tabliczka z ulicą jest po kmersku i po angielsku. My hometown in Poland. Her parents owns one of the biggest factories in Poland. Supporting the biggest chain markets, so they can bring the full expertise. Także dzisiaj po dwóch spotkaniach z księgowym oraz tutaj z przedstawicielem, można powiedzieć, władz australijskich. No tak naprawdę to znajomy, którego poznałem, bardzo jest zainteresowany zarówno projektem Smarteco, jak również też tym, co robi Michał. A najbardziej, jak się okazało, grzybami, to duże ilości grzybów by go interesowały. Także bardzo owocne spotkania. Tam możecie zobaczyć, jak budują się chińskie inwestycje. A my czekamy na tuk-tuka. A tu mamy, proszę bardzo, fryzjer 3 zł, 12 zł na polskie będzie.